Kongres Nowej Prawicy ma pytanie do pana, panie pośle. Konrad Gadomski, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, bo pan tu tak pięknie mówił, że będziemy więcej produkować, będziemy więcej eksportować, że gospodarka się rozwija, że mknie do przodu niczym pociąg pendolino. Natomiast nie powiedział pan żadnego konkretu na pytanie chociażby koleżanki z partii Jarosława Gowina. Dlatego ja bym chciał dopytać, skoro rzekomo tak jesteście proprzedsiębiorczy, skoro rzekomo tak chcecie rozwijać gospodarkę, dlaczego nie było żadnego ruchu w stronę na przykład obniżki podatków, która momentalnie rozwinęłaby polską gospodarkę. Wręcz przeciwnie, podnieśliście podatki, między innymi VAT, między innymi akcyzę. Nie podnieśliście kwoty wolnej od podatku. Powiem nawet więcej, że nawet jeśli nie chcecie już obniżać podatków, to dlaczego nie uprościliście podatków, tak żeby przedsiębiorcy nie musieli marnotrawić swój czas i energii na użeranie się z urzędnikami, tylko żeby to było proste, żeby to było dla przedsiębiorców, a nie dla urzędników. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Już odpowiadam. Ale proszę krótko, program się zbliża do końca. Pan nie doczytał, proszę pana, bo, ja bo wiem, prowadzono, ja nie prowadzono szereg rozwiązań, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. W ubiegłej kadencji, powiem panu, ustawy deregulacyjne, dwie ustawy deregulacyjne zostały przez przedsiębiorców uznane za najważniejsze i najbardziej racjonalne dla polskiej gospodarki, proszę pana. Jeżeli pan chce to sprawdzić, to niech pan sięgnie w internecie do pracodawców, na te portale pracodawców i tam pan zobaczy, co było najważniejsze. Nie muszę sięgać, bo mnie to bezpośrednio dotyczy. Ja musimy kończyć. Jak to wygląda naprawdę. No proszę pana, wszystkiego nie da się uprościć. Wszystkiego się nie da uprościć, bo wiadomo, że nikt by nie chciał płacić w ogóle podatku. Każdy by chciał, żeby w ogóle administracja nie funkcjonowała. Pewne rzeczy muszą być. Ale tyle, ile uproszczeń udało się wprowadzić w ubiegłej kadencji i już na początku tej kadencji, to proszę pana, żadna poprzednia ekipa nie wprowadziła. Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Państwa i naszym gościem był...